Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Rozmowy z widokiem na powiat. Witamy Państwa po 2 miesiącach przerwy. Wakacje się skończyły i wracamy ze starostą do telewizji kablowej Kołobrzeg, Radia Kołobrzeg i na portal informacje.kołobrzeg.pl. Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, witam bardzo serdecznie. Dobry, witam Panią redaktor. No powiem szczerze, praktycznie rzecz biorąc troszkę się stęskniłem. 2 tygodnie bez możliwości spotkania się z Państwem jeszcze ciągle w tym trybie zdalnym. Mam nadzieję, że w jakimś okresie powrócimy do tego normalnego trybu, gdzie mogą Państwo zadzwonić, te pytania zadać bezpośrednio przez telefon. No ale póki co COVID nie ustępuje, to co obserwujemy na dzień dzisiejszy, no nie nastraja na specjalny optymizm, dlatego też musimy się w tym okresie niestety spotykać jeszcze w dalszym ciągu zdalnie. Ale no też pamiętam świetne programy tutaj, te na żywo i też uważam, że to jest lepsza formuła, ale póki co w tej formule pozostaniemy. Tak, na razie spotykamy się zdalnie, ale tak jak Pan mówi, zapewne to niebawem się wydarzy, że spotkamy się w studio telewizji kablowej i będziemy mogli rozmawiać także z Państwem, z tymi osobami, które do nas będą dzwonić. Panie starosto, natomiast no, my już nie traćmy czasu i przejdźmy do tych ważnych tematów, bo rozpoczął się nowy rok szkolny, no i wszyscy wiemy, że to jest rok szkolny inny, że to jest rok szkolny trudny. Dzisiaj pierwszy dzień tak naprawdę, bo wczoraj to było tylko rozpoczęcie nauki, rozpoczęcie roku szkolnego, bardziej takie uroczyste, choć nie było apeli. Natomiast dzisiaj uczniowie już po raz pierwszy zasiedli w ławach, nauczyciele już muszą prowadzić lekcje. No i z jednej strony uczniowie wiem, że się cieszą, a z drugiej strony gdzieś jest jednak ta obawa przed tym, co to może się wydarzyć. Ta obawa, panie dyrektor, w większym stopniu była ze strony rodziców, opiekunów tych uczniów, czy też samych nauczycieli. Tutaj uczniowie rzeczywiście, no, w okresie, kiedy nie spotykali się z sobą, wakacje też pewnie takiej możliwości nie było. No dzisiaj pewnie, że mam te więzi koleżeńskie zostały z powrotem nawiązane. Nie ukrywam, że w każdym wypadku sposób, jeżeli chodzi o merytorykę nauczania bezpośredniego, jest lepszy niż nauczanie zdalne, ale w dalszym ciągu nie możemy zapominać o sytuacji, w której się znajdujemy. I tam, gdzie zawsze jest do wyboru bezpieczeństwo, czy w tym momencie sytuacja dotycząca wygody, no to zawsze trzeba wybrać bezpieczeństwo. Myśmy początkowo próbowali zwrócić się bezskutecznie, nie ukrywam, i tutaj zaraz to rozwinę i wyjaśnię, do dyrektora sanepidu o to, żeby w okresie przynajmniej 2 pierwszych tygodni wprowadzić zajęcia hybrydowe. Tłumaczyliśmy to sytuacją następującą. Uczniowie wrócili z wakacji, okres dwugodniowy, właściwie nawet nie 2 tygodni, 10 dni roboczych by nam wystarczył na ocenę tego, czy uczniowie są zdrowi. Bardzo często uczniowie generalnie, jako ludzie młodzi, przechodzą bezobjawowo tą sytuację, ale to nie oznacza w tym momencie, że nauczyciele, a my znaczną grupę nauczycieli w wieku powyżej lat 50 i 60, tak samo przejdą tą chorobę. Też jest sytuacja tego typu, że do Kołobrzegu przyjechało bardzo dużo turystów, przecież okres sierpnia był właściwie, Kołobrzeg pękał w szwach, hotele były wypełnione w 100%. I też do końca nie wiemy, co ci turyści przywieźli i co nam w tym momencie pozostawili. Dlatego te pierwsze dni, w tym momencie bez zajęć normalnych, uważam, że nie zmieniłyby sytuacji dotyczącej prawidłowości nauki przez cały rok szkolny, a nas by być może uchroniły przed paroma zdarzeniami. Panie starosto, no to proszę powiedzieć, bo to obserwujemy właściwie w całej Polsce, taką niechęć do tego, aby te zajęcia odbywały się zdalnie czy też hybrydowo. Skąd ta niechęć? Sanepidu. No, pani dyrektor, no z jednej strony jeszcze miesiąc temu słyszymy z ust pana ministra edukacji narodowej, że samorządy będą miały prawo wyboru 3 wariantów, tak? I to dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, w tym przypadku starostą powiatowym, podejmie decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu. I wszystkie nasze szkoły, z wyłączeniem jednej, takie wnioski złożyły, w pełni uzasadnione i pani dyrektor, co ciekawe, nie otrzymaliśmy ani odpowiedzi pozytywnej, ani odpowiedzi negatywnej. Wychodzę z tego założenia, że rząd poszedł na żywioł, później skutkami tego żywiołu obciąży winą nauczycieli i dyrektorów, a jakoś to, jak to powiedział, jakoś to będzie. Tutaj uważam, że przykład zakopiański, proszę zwrócić uwagę, bardzo dobrze to obrazuje, gdzie z jednej strony sanepid wyraził zgodę na to, żeby te zajęcia w okresie 2 tygodni, a tylko właśnie o tym okresie mówimy, miały charakter zdalny albo hybrydowy. Hybryda to jest generalnie taka sytuacja mieszana, że część uczniów przychodzi, część ma zajęcia zdalne, część
część w sposób normalny rozrzedzamy ilość uczniów, a proszę pamiętać, że niektóre szkoły mają nawet i 700 tych uczniów. Tam ta decyzja została podjęta, po czym zostało to w ten sposób załatwione, że sanepid musiał się z tej decyzji wycofać i wrócono do normalnego zajęć. Ktoś w Warszawie wiedział lepiej, jak ta sytuacja w tym momencie wygląda, aczkolwiek przez cały czas tam tłumaczono to w ten sposób, że to dyrektorzy na miejscu najlepiej zorientowani będą mieli możliwość podjęcia decyzji. Tak naprawdę tej decyzji umożliwienia jej podjęcia nam nie wskazano i nie uniemożliwiono, tak? Żadnej odpowiedzi w tym momencie, rzucenie wszystko na barki dyrektorów. Będzie później, będzie o kim można rozmawiać, że proszę bardzo, to szkoła jest nieprzygotowana, nic bardziej mylne. Panie starosto, wiesz... Jeszcze jeden element, bo tu też trzeba o tym powiedzieć, tak? W mojej opinii, gdyby te sytuacje przebiegały w ten sposób, że rząd, i tutaj myślę, że mogę o tym zadecydować, mam takie podejrzenie, ekonomia, to w tym momencie prawdopodobnie trzeba byłoby wypłacić, szczególnie w przypadku uczniów klasy szkół podstawowych, mamy uczniów starszych, takich bardziej samodzielnych, no prawdopodobnie trzeba by te zasiłki opiekuńcze wypłacać mamom, rodzicom, a na to, jak wiemy, środków już nie ma, mamy największą dziurę budżetową, mówiono o tym na początku, że mamy budżet zrównoważony i będzie to jedyny budżet od 30 lat, rzeczywiście będzie to jedyny z tak wielką dziurą budżetową od lat 30. Czyli panie starosto, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, no to już wiadomo. Chciałam zapytać o dwie szkoły, bo na przykład Sienkiewicz. Wczoraj rozpoczęcie roku, dzisiaj, czyli środa, czwartek, piątek, wolne. Ekonom. Rozpoczęcie roku, środa do szkoły, czwartek, piątek, wolne. Z jakiego powodu? Panie redaktor, każdemu dyrektorowi szkoły w ciągu roku szkolnego przysługują tak zwane dni dyrektorskie, w których ma prawo podjąć decyzję o tym, że zajęcia dydaktyczne się nie odbywają. One są wykorzystywane na różne okazje, często jest to z okazji święta szkoły, w szkołach, w których odbywają się matury, dyrektorzy w dniu, kiedy odbywają się te matury, szczególnie pisemne, też taką decyzję podejmują, po to, żeby dzieciaki mogły tę maturę zdawać, powiedzmy, w takich warunkach komfortowych, bez hałasu, bez dzwonków, tego typu, że rzeczy szkoła powinna być wyciszona. I oczywiście każdy z dyrektorów, w których będą w tym roku odbywały się matury, właściwie w przyszłym roku kalendarzowane, w tym roku szkolnym, tego dni sobie pozostawił. Natomiast no jakby wszyscy ci dyrektorzy, o których tutaj pani wspomniała, i z ekonoma, i zespołu szkół Henryka Sienkiewicza, takie stosowne wnioski złożyli i żadnej odpowiedzi w tym zakresie od sanepidu nie otrzymali. Dlatego też w tym momencie podjęli decyzję, w moim momencie słuszną, że rozpoczęli rok szkolny. Tu chodzi szczególnie o uczniów klas pierwszych, tak? Oni muszą przyjść do szkoły, dowiedzieć się, w jakiej klasie będą uczyli, kto będzie wychowawcą, poznać szkołę i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze te podstawowe informacje pozyskać, po czym wykorzystali okres, o którym my apelowaliśmy, czyli ten okres kwarantanny, i w przypadku tych dwóch szkół dyrektorzy taką decyzję podjęli i ja w pełni akceptuję tą decyzję tych dyrektorów szkół. To wyjaśniliśmy tą sytuację, bo mam takie sygnały od rodziców, którzy no właśnie nie do końca wiedzieli, skąd taka, a nie inna decyzja o tych... To się zdarza, no tak jak się czasami podejmuje decyzję o lekcjach skróconych, tak, jak się podejmuje decyzję o tym, że w tym dniu jest święto szkoły i te zajęcia w ogóle się odbywają. I tak samo przecież każdy rodzic wie o tym i też by tego oczekiwał, że kiedy jego dziecko będzie zdawało maturę, no to w tym momencie oczekiwałby, żeby ta szkoła była pusta, w związku z czym dyrektor musi podjąć decyzję o tym, żeby w tym dniu te zajęcia się nie odbywały, a maturzyści przecież, jak wiemy, kończą rok szkolny wcześniej niż pozostali uczniowie. Panie starosto, teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Przedstawił pan kilka dni temu nowego komendanta Społecznej Straży Rybackiej, no ale teraz mogą się już zgłaszać osoby, które są w ogóle zainteresowane taką pracą w Społecznej Straży Rybackiej. Znam jedną osobę, która właśnie pędzi do Koszalina, do sądu po zaświadczenie o niekaralności. Ja myślę, że panie redaktorze, myślimy obydwoje o tej samej, samej ona często z panią redaktor pracuje, i widać go niosącą taką wielką torbę z trójnogiem, tak? Tak, dokładnie właśnie... tak, o tej osobie myślimy. Myślimy. Do 10 stycznia, przepraszam, co ja mówię, do 10 września takie wnioski należy złożyć. Krótkie podstawowe informacje, tak, w tym momencie muszą być tam zawarte, czyli wiek 21 lat, w miarę sprawność fizyczna, niekaralność właśnie tutaj przez panią redaktor wspomniana, czyli to, że świadczenie trzeba w tym momencie posiadać.
i można taki wniosek złożyć. Procedura mówi w ten sposób, że dokonaliśmy wyboru komendanta Społecznej Straży Rybackiej, a komendant dobierze sobie 29 pozostałych strażników. I panie redaktor, myślę, że gdzieś po 10 września będziemy chcieli państwa zaprosić na prezentację sprzętu, który w ramach tego projektu został zakupiony. I tu nie ukrywam, jedną rzeczą będziemy chcieli się w sposób szczególny pochwalić. Mam tu na myśli drona o pułapie 3000 metrów. I teraz proszę państwa, tu nie chodzi tylko, żeby tego drona wykorzystywać do akcji typowo antypusowniczych, ale przypomnę na przykład zdarzenie, które miało miejsce parę tygodni temu, gdzie jeden z mieszkańców koło brzegu zaginął, został poszukiwany i odnaleziony szczęśliwie w lasie koło Białgardu. Trwało to wiele godzin, wiele osób musiało w tym zakresie uczestniczyć, ale gdybyśmy posiadali takiego drona, to on bardzo szybko jest w stanie na zasadzie właśnie wykrycia tej różnicy temperatury taką osobę znaleźć. Więc będzie tu możliwość nie tylko kwestii kłusowniczych, ale również poszukiwania osób zaginionych. Szczególnie mam tu na myśli na przykład osoby, które mogły zaginąć i na przykład stracić przytomność i wtedy na przykład bardzo trudno taką osobę znaleźć. Wręcz ludzie, którzy ją poszukują, muszą ją prawie że na nią nadepnąć, a dron bardzo szybko duży obszar nam tutaj zweryfikuje i z dokładnością do 1 metra wskaże, gdzie taka osoba się znajduje i bardzo szybko ją odnajdziemy, czy też kwestie dotyczące na przykład użyczenia tego urządzenia dla straży pożarnej. Wyobraźmy sobie gdzieś rozpoczynający się pożar, który jeszcze powiedzmy nie wydaje zbyt dużo dymu, więc bardzo szybko na zasadzie właśnie większej temperatury taki dron wskaże nam to miejsce, strażacy przyjadą i w zarodku taki ogień ugaszą bez żadnych skutków. Więc tutaj możliwość wykorzystania tego urządzenia będzie naprawdę bardzo szerokie i będziemy w stanie oferować to nie tylko tutaj na terenie powiatu kołobrzeskiego, ale jeżeli takie potrzeby będą, a w tym czasie on nie będzie wykorzystany, również chętnie użyczymy go innym jednostkom państwowym tutaj z powiatów sąsiednich. Więc widzę tutaj dużą przyszłość tego urządzenia. Ponadto też przypomnę, że 4 osoby przejdą bardzo specjalistyczne szkolenie, tak? To już jest najwyższy stopień wtajemniczenia, że tak powiem, w zakresie obsługi dronu, dlatego że dron ten będzie prawo taka osoba miała posługiwać się również w okresie nocnym, ale również poza zasięgiem wzroku, tak? Większość uprawnień, te małe drony, no to widzimy go w zasięgu wzroku na odległości paru metrów, natomiast tu, jeżeli państwo mówimy o pułapie 3000 metrów, no to ten dron jest właściwie już niewidoczny. Panie starosto, czy już w tym momencie możemy mówić o jakimś zainteresowaniu, czy już spływają wnioski? No bardzo dużo, no panie redaktor, no pani, nasz wspólny kolega, przecież jak pani powiedziała, jest w drodze do Koszalina, więc wnioski spływają, jest już ich kilkanaście. Tutaj też proszę pamiętać, że pan Skwarek, komendant Społecznej Straży Rybackiej, który jest również takim komendantem przy kole w Dżonowie, zadeklarował, że on i większość jego kolegów również zasili tą jednostkę, czyli będziemy mieli już sporą grupę osób ze sporym bagażem doświadczenia w zakresie walki z kłusownictwem, więc myślę, że ostatnie elementy, które nas przyjdą, to jest kwestia dotycząca samochodu, tutaj niestety będzie małe opóźnienie, ale to jest wynikiem tego typu, że w okresie COVID-u fabryki po prostu tych samochodów nie produkowały, a my zamówiliśmy fabrycznie nowy samochód, ale mamy już ofertę wybranego dostawcy, który nam ten samochód dostarczy. Lada chwila pojawi się również specjalistyczna łódź z odpowiednim silnikiem i przyczepą, więc będziemy prawdopodobnie wykorzystywali inne samochody i tak jak powiedziałem, myślę, że gdzieś po 15 września zaprosimy państwa na prezentację tego sprzętu i zakładam, że do tego czasu będziemy mieli właściwie komplet osób chętnych do pracy, ewentualnie stworzymy listę rezerwową, bo wszystko wskazuje na to, że może mieć więcej ludzi chętnych niż tych 20, tych 30. A dlaczego? Czysto dlatego, że na tyle mamy jakby zabezpieczone środki, mundury i tak dalej, chcemy, żeby była to formacja w jakiś sposób jednolita i rozpoznawalna. Panie starosto, już pan wspomniał o tym, czym będzie się zajmować Społeczna Straż Rybacka, czyli kłusownictwo na wodach, to przede wszystkim, ale nie tylko. Dokładnie. No, ona będzie, panie redaktor, włączona tutaj do naszego systemu bezpieczeństwa związanego z zarządzaniem kryzysowym, do formacji obrony cywilnej. Będzie podlegała bezpośrednio oczywiście powiatowi, zarządowi czy też staroście, ale tutaj tą komórką, która będzie się opiekowała bezpośrednio tą jednostką, będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Tak? Czyli tutaj powiedzmy, kiedy będą prowadzone akcje, mamy informacje, to tam będą te dyspozycje z tego punktu do pana komendanta, czy do osób z nim pracujących przebiegały, będą stamtąd kierowane.
Pani starosto, to teraz zmienimy temat i od kłusowników i tych osób, które z kłusownikami walczyć będą, przejdziemy do remontów dróg, bo trwa, właściwie teraz jest chwilowa jeszcze przerwa, taka wakacyjna, ale za chwilę rusza drugi etap remontu ulicy w Grzybowie. No i proszę powiedzieć, kiedy te prace się rozpoczną, czy będą utrudnienia w ruchu i na czym te prace będą polegać? Panie Artur, myśmy celowo wyłączyli okres wysokiego sezonu, lipca i sierpnia, z pracy na tym odcinku. No jak widać, sierpień, gdzie przyjechała masa turystów, gdybyśmy tam wprowadzili ruch wahadłowy, albo w jakimś okresie nawet konieczność zamknięcia tej drogi, prowadzenia bypassem ulicą tutaj plażową przez miejscowość Grzybowo, no to tam w tym momencie rzeczywiście ta sytuacja byłaby bardzo trudna, więc ta decyzja, uważam, była bardzo trafna. Lada chwila pojawią się tam robotnicy i jak widać, panie redaktor, bo jedziemy na początku tym pasem wyremontowanym i później nagle na wysokości starej szkoły wjeżdżamy na pas niewyremontowany. Poprawę jakości widać chyba od razu gołym okiem i w tej nowej, świetnej jakości poprowadzimy drogę do skrzyżowania z ulicą Borkowską, to jest na wysokości Orlika, który znajduje się na końcu Grzybowa po stronie lewej. Poszerzymy tą drogę w tym momencie, nie będziemy już prowadzili dalej budowy ścieżki rowerowej, dlatego że ona jest zbudowana przez gminę Kołobrzeg po lewej stronie, jadąc w kierunku Dźwirzyna. Zachowamy te parametry, które Państwo obserwują na drodze już wybudowanej, a planujemy zakończyć inwestycje, jeżeli nam warunki pogodowe na to pozwolą, być może jeszcze w tym roku, aczkolwiek kontrakt przewiduje zakończenie tego zadania w marcu 2021, więc jeżeli tylko wykonawca będzie w stanie przyspieszyć, to będziemy z tego powodu zadowoleni. Przez to te utrudnienia, które z pewnością tam pojawią, bo w jakimś okresie będzie tam obowiązał ruch wahadłowy, szczególnie w okresie, kiedy będzie kładziona warstwa bitumiczna, czyli asfaltowa, no być może uda się skrócić do końca tego roku. Nie ukrywam, wszystko zależy od warunków pogodowych. No, przy pewnych parametrach, tak intensywnych opadach deszczu, te prace też mają charakter utrudniony i nie tak łatwo się prowadzi, a układanie, powiedzmy, asfaltu przy intensywnych opadach deszczu jest technologicznie niemożliwe. Panie starosto, kiedy ruszają te prace? Pani redaktor, dzisiaj jeszcze zatwierdzimy organizację ruchu dla tego typu pracy. Ja myślę, że dzisiaj mamy środę, pewnie działania zostaną przeprowadzone jeszcze w tym tygodniu, ale tak myślę, że naprawdę główny ciężar robót zostanie uruchomiony od poniedziałku, od 7 września. Panie starosto, jest już zawsze tak w tym programie, że głos oddajemy telewidzom i internautom. Wiadomo, z racji tej, że jesteśmy zdalni i nagrywamy program nieco wcześniej, więc teraz telefony odpadają, natomiast internauci nie zawodzą i zawsze zadają pytania. I takich pytań też dzisiaj mamy kilka. Panie starosto, tak naprawdę jeden z pierwszych komentarzy dotyczy wielu spraw, które jednak dotyczą miasta, bo mieszkaniec pyta o co dalej z ulicą Zdrojową i Morawskiego, o remont molo przy Arce, remont chodnika wzdłuż WDW. I rybki na Mickiewicza, które ciągle nie są poprawione, i rower miejski. Tak naprawdę to wszystko tematy, które dotyczą miasta. WDW to nasz temat, panie redaktor. WDW. I to jest jeden tylko z tematów, ale dla mieszkańców tak naprawdę chyba nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś jest czy starostą, czy prezydentem, to odpowiadać musi na takie pytania, które nie zawsze dotyczą tylko tej jego dziedziny. Jego podwórka. Nieraz są rzucane też ołowiane koła ratunkowe przez naszych tutaj osoby, które nam te pytania zadają. Mam odpowiedzieć na wszystkie, no postaram się, no, natomiast nie na wszystkie. Nie, panie starosto, nie na wszystkie, na pewno na WDW i na to, że miasto, powiat podzielone są tak, że nie wszystkimi rzeczami zawiaduje starosta, nie wszystkimi zawiaduje prezydent. Dokładnie tak, no są podzielone kompetencje. Przykładów jest wiele. Ten, który już rozmawiali wcześniej, czyli chociażby szkolnictwo podstawowe, Urząd Miasta, szkolnictwo średnie, starostwo powiatowe. Też na terenie miasta Kołobrzeg jest jeszcze kilka dróg powiatowych, ale idziemy w takim kierunku, żeby te drogi jednak posiadały jednego zarządcę, najlepiej, żeby było to Urząd Miasta, i przeszkolenie drogi przekazujemy do Urzędu Miasta. Dzisiaj tych dróg powiatowych w samym mieście zostało już niewiele, a między innymi jedną z tych dróg jeszcze jest ulica Wschodnia, ale też tylko na tym odcinku od ulicy Koszalińskiej do wspomnianego WDW. Dalej za torami jest już to ulica Miejska, wyremontowana, i to też jakby nas prowokowało, a może i wręcz zmusiło do tego, żeby zająć się ulicą Wschodnią właśnie na tym naszym odcinku powiatowym. Mamy wykonany projekt, mamy kosztorys, złożyliśmy
do 15 sierpnia, bo taki był termin, wniosek do Funduszu Budowy Dróg Lokalnych z prośbą o dofinansowanie. Do tej pory nigdy nie było odmowy, zawsześmy to dofinansowanie dootrzymywali, dlatego że generalnie wykonujemy to dobrze, sprawnie, nie ma problemu z żadnym rozliczeniem i zakładamy, że w tym roku również tak się wydarzy. W momencie, kiedy z Urzędu Wojewódzkiego przyjdzie informacja o tym, że te środki są zabezpieczone, no to ogłosimy postępowanie przetargowe i w roku 2021 wspomniany chodnik, ale nie tylko chodnik, ale droga na tym odcinku od ulicy Koszalińskiej poprzez tory i odcinek miejski do właściwie do samego morza będzie wykonana w tych samych parametrach i w tym samym wyglądzie, kształcie, jak już wyremontowany ulica, odcinek drogi miejskiej. Tutaj chyba tego projektu już nic nie jest w stanie w mojej opinii zatrzymać, więc to jest tylko formalności, czyli rozpatrzenia wniosku przez Urząd Wojewódzki, rozstrzygnięcia przetargu, bo musi ten przetarg się oczywiście odbyć, no i wyłonienia wykonawcy i z rozpoczęcia samych prac. Zobaczymy, w którym momencie będziemy w stanie już tego wykonawcę wyłonić. Być może też będziemy robili to w ten sposób, proszę pamiętać, że to też jest jedna z głównych dróg dojazdowych, też być może na okres letni będziemy zawieszali te prace. Panie starosto, a kolejne pytanie to już dotyczy, myślę, powiatu, bo mieszkaniec pyta, dlaczego w dalszym ciągu droga powiatowa w miejscowości Białokóry po poszerzeniu jest w tak fatalnym stanie? Znaczy, pani doktor, ona jest w stanie takim, jakim do tej pory była. Poszerzenie drogi nie było jakby planem, to wynikło troszeczkę z tego, że włączaliśmy warstwę z racji na budowę chodnika w Białokurach, które do tej pory ta miejscowość tego chodnika nie posiadała. Białokóry, ten odcinek drogi pomiędzy miejscowością Gorawino do Białokur miał być realizowany wspólnie z Urzędem Gminy Siemyśl, bo znajdujemy się na terenie Gminy Siemyśl. Niestety przyjęta zasada przez nas taka, że gmina w jakikolwiek sposób te zadania współfinansuje. No, sytuacja była tego typu, że gminie tego współfinansowania nam odmówiono, w związku z czym nie złożyliśmy tego projektu do Funduszu Budowy Dróg Lokalnych, bo zawsze przyjmujemy taką zasadę, że gmina w jakimś stopniu w tym wkładzie własnym partycypuje. Dzisiaj ta droga, która kiedyś miała znaczenie podstawowe, bo była właściwie główną drogą wiodącą z Kołobrzegu do Szczecina, troszeczkę straciła jakby na wadze, jest już bardziej drogą lokalną, dlatego że cała ruch do Szczecina odbywa się już nową drogą S6, ale oczywiście nie zaniechujemy tego projektu, tak, żeby była sprawa jasna. Wcześniej czy później będziemy musieli do niego wrócić, bo w dalszym ciągu jest tam jakiś ruch już może mniejszy, lokalny prowadzony i to jest właściwie tak najmierniejszy jeden z ostatnich odcinków tej drogi, który powinniśmy wykonać na odcinku od Charzyna poprzez Górawino do dawnej drogi krajowej numer 6. Nie zaniechujemy go, ale w tym momencie czekamy jakby na poprawę sytuacji finansowej samej gminy Siemyśl i w tym momencie, kiedy ta sytuacja się poprawi i te środki otrzymamy, to wspólnie ten projekt na pewno będziemy chcieli zrealizować. Panie starosto, jest kolejne pytanie dotyczące karuzeli. To jest, zdaje się, że mamy mieszkańca, który bardzo, bardzo mocno się interesuje tym, czy ta karuzela powstanie, czy nie powstanie. No więc właśnie, czy karuzela w ogóle powstanie, bo nie widać, by coś się tam budowało, rozgrzebali ziemię i nic się nie dzieje, pisze internauta. Panie doktor, no, zapotrzebowanie na budowę galerii w Kołobrzegu jest bardzo duże. Tak? Tutaj, gdyby państwo przeprowadzili jakikolwiek sondaż, najprostszy na ulicy, to wydaje mi się, że znakomita większość osób, które w tym sondażu brałyby udział, opowiedziałaby się za tym, że taką galerię i taką inwestycję chce w Kołobrzegu posiadać, nie muszą w tym sposób bardzo często jeździć do Koszalina, gdzie taka galeria jest i bardzo często można spotkać przy takiej galerii na parkingu tablice rejestracyjne ZKL, co znaczy tego tyle, że mieszkańcy powiatu tam właśnie jeżdżą. Z kontaktu, które posiadam z inwestorem, to nie jest tak, że ta inwestycja została zahamowana, został przesunięty termin realizacji, a w pierwszej kolejności, i tam rzeczywiście te prace są prowadzone, bo też ostatnio tamtędy przejeżdżałem, jest budowane przez niego, bo to jest uzgodnione zadanie, które on musi sam wykonać, budowa ronda tego, który połączy w przyszłości węzeł Kołobrzeg Wschód z rondem Patana poprzez właśnie rondo, bo on przede wszystkim musi, ten inwestor, zapewnić sobie dostęp do budowanej galerii, a pierwotny termin oddania tej galerii, to jak dobrze pamiętam, był czerwiec 2021, został przez niego przesunięty na grudzień 2021, więc zakładam, że jeżeli nic się nie zmieni, to zakupy świąteczne na Boże Narodzenie roku 2021 w jakiejś części być może będziemy mogli zrealizować właśnie w tej galerii.
Nie mam żadnych informacji, aby inwestor z tego zadania się wycofał. Zresztą pamiętam jak to, no jeżeli ktoś buduje rondo, a widać, że to rondo jest tam budowane i ponosi z tego tytułu koszty tego, sam za to płaci, a budowa ronda to nie jest kwestia dotycząca kilkuset tysięcy złotych, tylko kilku milionów złotych. Takie są realia budowy tego typu inwestycji. No to nie buduje tego po to, żeby później zaniechać budowę galerii, no bo po coż było mu rondo, to będzie potrzebny i tak duży wydatek. Więc myślę, że to wszystko jest dobrze ułożone i przemyślane. Panie starosto, bo drugie pytanie to dotyczy tego ogrodzonego obok budowy karuzeli terenu. Czyli to tam powstaje rondo, czy to jest jeszcze... Rondo to jest taki jakby ząb, pewien obszar o powierzchni takiego kwadratu gdzieś w wielkości około 150 metrów na 150 metrów, właściwie graniczący z ulicą Krzywoustego, do niej dobiegający i tam te prace są prowadzone. Pozostały obszar ogrodzony to jest budowa właśnie tej samej galerii. Więc myślę, że tutaj troszeczkę ktoś jakby optycznie może źle popatrzył, natomiast jesteśmy w ramach jednej inwestycji, bo to jeden inwestor realizuje i to rondo przez niesłynne i samą galerię, aczkolwiek roboty budowlane w chwili obecnej prowadzone są tylko przy rondzie i to jest właściwie przejeżdżając tutaj albo przechodząc drogą tą w kierunku Kalina, tego płotu właściwie można dotknąć. Tak? Przy samej drodze tam jest realizowane w chwili obecnej ronda, ten teren dalej wygrodzony, stanowiący jedną inwestycję, to jest teren pod budowę karuzeli wspomnianej. Panie starosto, nasz internauta przypomina o pewnej ważnej rocznicy, bo pisze o tym, że w tej pierwszej audycji po wakacjach powiedzmy też o okrągłej rocznicy, 10 lat sprawowania przez pana urzędu starosty. Proszę o dokonanie podsumowania tego okresu pana pracy zawodowej. Z pana punktu widzenia, co zyskał powiat dzięki pana działaniom, a co się nie udało? Panie, to na pewno zawsze można powiedzieć, że wyremontowano i wybudowano za mało dróg, tak? Ale też nie znam takiego powiatu w Polsce, a jest ich blisko ponad 300, w którym możemy powiedzieć, że wszystkie drogi są wyremontowane i nie ma żadnych dróg, które by należało wyremontować i zawsze każdy starosta będzie z tym problemem musiał się zmierzyć, aczkolwiek sporo tych dróg zostało wyremontowane. To, co mogę przypisać, ale to nie tylko kwestii dotyczącej mojej osoby, to przecież jest cały zarząd, który pracuje i blisko 100 pracowników w starostwie powiatowym, to są inwestycje o charakterze oświatowym. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały nasze szkoły 10 lat temu, jak wyglądają w chwili obecnej. Tak? Oczywiście są takie głosy, że czasem trzeba wyremontować, ale przypomnę o generalnym i kapitalnym remoncie zespołu szkół w Gościnie, kapitalnym i generalnym remoncie DPS-u we Włościboczu, tak, to jest zupełnie się właściwie tylko stara skorupa. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda zespół szkół Henryka Sienkiewicza. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda zespół szkół morskich, tak, to są dawne obiekty, które budowane były w latach przez chyba 70., a może latach wcześniejszych i w tym momencie zupełnie inaczej wyglądają. Kompleksowe elewacje, nowe okna, nowe systemy grzewcze. Proszę pamiętać, że zakończyliśmy sytuację, ale to już znacznie wcześniej, gdzie w każdej szkole, a wcześniej tego nie było, znajduje się orlik lub boisko orlikopodobne. Tak? No nie wszędzie można było orlik w tych pewnych wymiarach wybudować, ale w tym momencie budowaliśmy coś mniejszego. Remontowane są właściwie wszystkie sale gimnastyczne. Pobudowaliśmy również inwestycję flagową, uważam w tym momencie, jeżeli chodzi o szkoły i sport, czyli stadion lekkoatletyczny. Nie zapomnieliśmy również o muzealnictwie. Kiedy rozpoczynałem pracę jako dyrektor, przepraszam, jako starosta w powiecie, nasze Kołobrzeskie Muzeum liczyło 2 oddziały, a dzisiaj liczy 5 oddziałów. W międzyczasie powstał oddział skansenu morskiego, którego dzisiaj nie trzeba specjalnie reklamować. Powstało Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku i za chwilę otworzymy skansen lotniczy w Rogowie. To są pewne fakty, które oczywiście należy wspomnieć. No i oczywiście cała masa jakichś tam większych czy mniejszych z mojej strony błędów. Nie jestem pewien, czy być może pewne rzeczy nie można było zrobić lepiej. Być może pewne kwestie dotyczące polityki personalnej, może tutaj też ktoś może mieć jakieś w tym momencie uwagi, ale przypomnę, że właściwie w okresie moich 10 lat ze starosta powiatowego odeszło wiele osób, ale głównie były to odejścia związane tylko i wyłącznie z faktem przejścia na emeryturę, natomiast nie było takich odejść, które były spowodowane innymi faktami. Pewnie można było zapytać o ocenę, no ale tę ocenę zawsze ja dostawałem i najtrudniej mówiąc szczerze ocenić własną osobę,
ale pani dyrektor, to jest, biorąc pod uwagę ten bardzo krótki fragment mojej kadencji między sierpniem a jesieniem roku 2010, to były chyba 4 miesiące, później były wybory, po tych 3 latach będzie to moja kolejna, trzecia pełna kadencja i być może wtedy pozwolę sobie na takie pełne podsumowanie, a to, co od dłuższego czasu podkreślam, proszę zwrócić uwagę, że rok 2023 to jest rok, w którym będziemy mieli wybory i samorządowe, i parlamentarne, tak? To jest ten rok taki dosyć specjalny, więc bardzo mocno trzeba patrzeć na rok 2023 i skupić się na tej pracy. Szczególnie mojemu zainteresowaniu w tym momencie będą podlegały obszary związane z gminami, bo Państwo przecież jakby wiedzą, jakie są moje poglądy w tym zakresie polityczne, więc muszę być również oprócz samorządowca pewnym politykiem, dlatego też trzeba zwrócić uwagę na wybory, które będą odbywały się w 2023 roku poza Kołobrzegiem, a tam generalnie, jak Państwo wiedzą, w dużym stopniu elektorat, który dawniej należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, w chwili obecnej przyjęło Prawo i Sprawiedliwość i to jest dla mnie dużym wyzwaniem. A to jest dla Pana wyzwanie jako starosty, czy jako działacza Platformy Obywatelskiej? No, proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem, mam swoje poglądy i oczywiście oprócz tego, że pełnię funkcję samorządową, również jestem członkiem ugrupowania politycznego, które nazywa się Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska szeroko rozumiana i no, każdy w tym momencie musi myśleć o kolejnych wyborach, a podkreślam, rok 2023 mamy rokiem wyborczym, samorządowym i parlamentarnym. A to zapytam, panie starosto, jeszcze skorzystam z okazji, no bo pojawiają się głosy, że to może pan przejmie stery w Platformie Obywatelskiej. Pani redaktor, no oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Wiemy dzisiaj o tym, że pan poseł Marek Hok zakończył formalnie, bo złożył taki formalny wniosek pisemny do Rady Regionu o tym, że już tym przewodniczącym nie chce być, ale go doskonale rozumiem, tak? I wiem, że po 10 latach bardzo trudnego okresu, kiedy Marek przejął w bardzo trudnym okresie stery Platformy po katastrofie smoleńskiej, no przed nami z pewnością w najbliższych może nie dniach, ale tygodniach kwestia rzeczywiście wyłonienia lidera struktur powiatowych w powiecie kołobrzeskim. I tyle mogę w tej sprawie, pani dyrektor, tylko powiedzieć. Czyli dzisiaj jeszcze tajemniczo, ale domyślam się, że za jakąś chwilę dowiemy się nieco więcej. Na to liczę. Pani dyrektor, no z pewnością każdy przewodniczący, który zostanie tym przewodniczącym wybrany, no z pewnością będzie chciał się szeroko rozumianej opinii publicznej przedstawić i zaprezentować, tak? Więc z pewnością Państwo o tym fakcie się dowiedzą. I nie wątpimy, że tak będzie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za dzisiaj. To była audycja Rozmowy z widokiem na powiat. Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.